zawsze powtarza się ta sama jakby reguła. Zaoszczędzisz, płacisz dwa razy. Kupujesz tanio, kupujesz dwa razy. Kupujesz drogo. Kupujesz drogo. Sukces! I te 20 minut załatwiło nam cały dzień pracy. Idziemy się opalać. A Zaciek się tam czysto porobiło. Znaczy czysto, no wiadomo gdzie indziej brudniej, ale pole teraz przygotowujemy dla kózek, dodatkowe. Dla kózek. Stwierdziliśmy, wiecie co, że ja wiem, że tu jest straszny burdel, my tam od czasu do czasu pewnie widzieliście to wszystko, ale z dużo rzeczy zniknie, jak już obijemy dom. I tutaj zrobimy porządek i te wszystkie maszyny, które tu widzicie, my chcemy uporządkować w jednym rządku, dlatego szkoda nam nawet tego małego placyku, który tutaj zabrałyby te wszystkie klatki, co nie? Zawsze to dla kóz i to już będzie po prostu tak wyglądało, jak ma wyglądać. Zaraz zaczniemy tutaj, zrobimy tutaj wejście, bramkę jedną i tam trzeba będzie chyba drugą bramkę zrobić, co nie, Kradia? Tak, no bo będziemy tam wtedy przeganiać, no. Prawda? To będzie... Jak będziemy do sadu chodzić, to ja nie będę gonił aż do oczywiście, połowy tego. Ale wiesz, kozy nawet nie zaprowadziłbyś ich w linii prostej tak daleko. Tak. By ci nawiały gdzieś, bo by zobaczyły, wiesz, kawałek coś smaczniejszego tam, właśnie. Gdzie nie chcesz. A zobaczcie, jaka przestrzeń tu się zrobiła, no. Jeszcze tutaj drewienko stąd zniknie. No ale niestety słoma i siano pozostaje tam w tym miejscu, gdzie jest. Ale to jest tak. I tak już skrawek pola, że tak powiem, tej powierzchni, której kozy mogłyby użytkować. Szczególnie, że tam, wiecie, ten parking. No dokładnie, tak. Tam to oponę, no, tylko i, zabierzemy. I idziemy dalej również, żeby to było jasne. Czyli na przykład tutaj są dwa, będą drzewa owocowe. Więc one będą jakby już poza tym płotem, dlatego że tu będzie ta nasza mini pasieka. No, my nie wiemy ile jeszcze tych uli, ale na pewno nie więcej niż 10, ale to mówimy teraz. A może będzie ich milion, a może będą tylko 3. No zobaczymy, no na razie... Ale to mówimy, tak, to jakby na to nie jesteśmy gotowi, na razie tak. Chcemy już na spokojnie, będziemy tutaj szaleć. Tak, ale wracając do kóz, jesteśmy przy temacie kóz, więc robimy dla nich ogrodzenie, na tym się najbardziej skupiamy, żeby miały więcej dziewczyny, ponieważ no ciężko nam jest ogrodzić tamto betonowymi słupkami, jak wiecie. Dlatego no, muszą mieć dodatkowe wybiegi, no i coraz częściej je rotować. Po prostu coraz częściej te żeby pola nie rotować. Było, bo przy dobrej rotacji, wyobraźcie sobie, nie potrzeba odrobaczać. Czyli jeszcze tak. Mniej chemii w gospodarstwie, jeszcze zdrowsze to wszystko. Tak. I gdzieś jest taka nasza nadzieja, że jedyny nam się to nasz uda błąd, który popełniliśmy, ale były inne plany, wiecie, cały czas się wszystko zmienia. Oczywiście my się przed uczymy. Nami się znajduje i tam jest ziemia. Tam jest ziemia. Błąd i nie błąd, bo pamiętaj, że ta ziemia później trafi pod drzewko. Tak, ale więc ona w sumie na tym polu zostanie. Tak, tylko że wiesz co będzie, kozy będą potem skakać. I boję się, że podziurawią nam całą. Oczywiście. To może wiesz co, na górę damy tamtą siatkę. Skrzynkę i tak będą łazić. To są kozy. No właśnie, no zobaczą, albo palety nie, bo nogi sobie połamią.
Bo ona odjeżdża, poczekaj. Nie zważaj. To tak ustawimy. No. Teraz trzeba tak zrobić. A, bo to jeszcze przywalić trzeba, co nie? Pewnie. To jest teraz kompletnie luźne. A te zakończenia one miał proste, wiesz, ten... Niegrzeczna Klaudia! Niegrzeczna Klaudia! A masz! Naughty Klaudia! Naughty girl! A, zakaz imieni! Naughty girl! Zakaz imieni! Wszystkiego! Najlepszego! Naj. Żeby ci się wiodło! Żeby cię ludzie kochali! I żeby ja cię kochał! Ja dobra, cię już! Przepraszam, trochę się podkręciłem. Ojejcie, no słuchaj, ja tutaj mam wszystko na taśmie. Na taśmie, nie liczy się. Ja jestem mistrzem w kasowaniu taśm. Nie. Nie chcesz tego? Nie. Coś wam pokażę. Takie tanie są, 20, nie wiem, 20-27 zł kosztują na Ale drogo. Takie do wbijania kołki. Nie kupujcie tego, to jest dziadostwo. Możemy wam to powiedzieć. Pokazać jakiekolwiek jeszcze tutaj mamy zabawki. Popatrzcie, jak to wszystko tego to było. To było tylko z psami w ziemi i później leżało na drodze. Zobaczcie, jak ocynk schodzi. To jest momentalnie, to nie wytrzyma, to nie wiem, ile to wytrzyma. Natomiast to, co planowaliśmy, że to w jakiś czas postoi, całe się chwieje, to są blaszki. Może do jakichś małych projektów, typu coś bardzo niskiego, to się nadaje, ale na pewno na tym nie kotwicie, nic takiego, co ma stać jakby dużo, bo wydacie pieniądze w błoto. Lepiej 10 zł dołożyć, no myśmy też chcieli zaoszczędzić. I zawsze powtarza się ta sama jakby reguła, zaoszczędzisz, płacisz dwa razy. Kupujesz tanio, kupujesz dwa razy. Kupujesz drogo, no. Także... uwaga, z takimi patentami, ja nie wiem, czy to są firmówki, czy nie, tutaj sobie nie wnikajmy, zobaczycie podobne, musi być grubość blachy, ja nie wiem, ile to jest, 2 mm, nie wiem, nie będę teraz mierzył, ale blacha musi być gruba, to ma tyczkę ponad milimetr, z tego, co ja pamiętam, pisali, że jest grubsza, no to także oszukali w ogóle na milimetrach tak samo, i tu napisali 3, jedyna blacha, która ma 3, to jest to, a to ma milimetr, Klaudia, to jest blaszka. I tym się zasugerowałem, bo ja kupiłem kiedyś, takie milimetr, 1,5 mm. Czy no tak do 2 może milimetrów podchodzi niecałych, może 1,5, 1,6 mm ta blaszka ma. Popatrzcie, jakie to są spawy, popatrzcie, jakieś druciki, co to jest w ogóle? Tak to jest, no wiesz, chcieliśmy zaoszczędzić, no to i zaoszczędzimy 2 razy. I teraz zapłacisz więcej, bo to razy 2 cena jest droższa niż te lepsze.
Tamte słupki, co używaliśmy, tak samo, te szare, również nie polecamy. Nie, one beznadziejne. One są beznadziejne, są bardzo giętkie. Bardzo giętkie, one kosztowały, no ile, dwa razy więcej 20-30 zł kosztowały. 30 zł taki słupek, no. I słuchajcie, to szkoda pieniędzy, naprawdę. To akurat nie było na zasadzie, że oszczędzamy. Po prostu chcieliśmy słupek narożny, taki nam polecono. Wydawało nam się, że skoro jest, wiecie, no masę grubszy od tego białego, że jakby no spełni swoją rolę, no nie za bardzo. Może na jakichś glebach, jakiś, nie wiem, właściwie mamy bardzo sztywne, bo to jest glina, więc te gleby są mocno skompaktowane i powinno stać. Na początku to wygląda wszystko fajnie, a później się tak wygina w każdą stronę. Także dlatego właśnie teraz robimy drewniane. A że to wygląda chyba nawet lepiej, no bo takie drewno zawsze fajnie wygląda. Nie o to chodzi, że no wiadomo, lepiej wygląda, ale po prostu je mamy tutaj i wykorzystujemy materiał, który posiadamy na działce. Tak, to są jakieś stare słupki, które dostaliśmy tak za darmo. To jest jedna. Możecie takie, to nie są kątowniki, teowniki wsadzić i z blachy i na to dać plastik. Pamiętasz, taką rurę plastikową tak, dawali? Tak. No, tylko że no, tak jak mówimy, jeszcze raz staramy się recyklingować to, co u siebie mamy teraz. Wiecie, gdyby świat był idealny, to byśmy to wszystko z modrzewia stawiali. Wiecie, jakieś zabetonowane słupki, te co ja tutaj kotwy robiłem pod wiatę, że fundament, od tego wychodzi kotwa wysoko, ale sztywna, gruba. Tutaj byłby słupek modrzewiowy i całość byśmy polecieli, znaczy przynajmniej od strony wizualnej modrzewie. No ale to by groziło załamaniem nerwowym, jeśli chodzi o wydatki, bo już policzyliśmy sobie coś takiego. No i jednak tego typu pieniądze na płot uważamy za przerost formy nad treścią. To mogą sobie robić ludzie, którzy bardzo, mają bardzo zamożni. Nieograniczone zasoby finansowe. Jeszcze raz. Fajne, ja nie mówię, to jest tak, zajebiste, tak, ale to już, tak, to już trzeba ale po prostu mieć ekstra pieniądze. Ale z drugiej strony, zabawę, wiecie, no musicie myśleć, musicie główkować, użyć swojej wyobraźni. No bo jednak zwierzętom trzeba dobrostan zapewnić, no i po prostu wykorzystujecie wtedy to, co macie. I to jest właśnie i to gospodarstwo. Też jest fajne. To jest gospodarzenie. Tak, jakby jeśli ktoś nas wątpi, ale jeśli ktoś nas ogląda o ograniczonych środkach i finansowych, czasami się zastanówcie. Z czystej przyjemności tworzenia czegoś z niczego albo z niewielkich rzeczy, co nie? Chociaż ja wiem, czy bym jakby miał nieograniczone środki, to bym się zastanawiał, co bym robił najlepsze, bo to no, wtedy trwa długo. Znaczy, nie niszczy się, co nie? I zawsze ładnie wygląda. Kłamałem. Dobra, nie gadaj, tylko rób. W tym miejscu, co się znajdujemy teraz, tutaj będziemy robić dodatkową furtkę, ponieważ no, to będzie taki łącznik tego pola z tym pastwiska, obok, z pastwiskiem, dokładnie, żeby jakoś te dziewuchy tutaj przeprowadzać. Bo one, generalnie chodzi nam o to, że jak będziemy mieli sad, to jego zabezpieczymy przed kozami, jeśli się to uda, albo przynajmniej same owce będziemy tu wpuszczać, żeby nam normalnie goliły ten. I nawoziły no, pastwisko sad. To będzie pastwisko sad. Tak, pastwisko sad. No ale musimy właśnie, no bo jedno jest zaraz przy wejściu tam koło nas, no i tutaj drugie musi być. Też jak będą brojlery przeprowadzane, to wiecie, no może jak się na przykład tu skończy jakiś cykl, chodzi mi o ilość pola, to my sobie przeprowadzimy je do kóz. I do owiec. Bramkę mamy na 3,20, tak, klatkę mamy na 3 metry. No to powinno na styku to powinno przechodzić. Być na styku. Zobaczymy, no zobaczymy. Taki jest plan.
i chyba nie jest najgorszy, bo wykorzystujemy maksymalnie powierzchnię, jaką możemy wykorzystać. Oczywiście zawsze pamiętając o tym, że my nie jesteśmy tacy bardzo pazerni na każde źdźbło trawy, mimo że chciałoby się, ale mamy to, co mamy. I też zostawiamy sobie takie pola, gdzie pasy, które będą dużo mniej jakby używane, tam będą sobie drzewka rosły, będzie więcej robaczków, one będą półdzikie, będziemy je kosić, żeby wiecie, jakoś kompletnie nie zarosło. To znaczy ja będę królikami je kosić. Albo królikami będziemy je kosić i to, tu powstaje taki pas, on jest powiedzmy 2-3 metrowy. Ja teraz wam pokażę gdzie. 3 metry, nie? Albo 4 może nawet, od płotu. Tam dokładnie, przy samym płocie. Tam gdzie są jeszcze choinki, nie wiem czy to widać dobrze. Azja. Widzicie, w tym momencie jesteśmy prawie przy finiszu robienia tutaj pastwiska dla naszych pociech, prawda? No i teraz Marcin, co robi? Uziemienie. Uziemienie, tak się... bo patrzcie, to będzie live, czyli to będą żywe kopiące i tu już jest za wysoko, bo jakby koza czy owca skoczyła, to ją kopnie, ale nie kopnie, jak nie będzie miała uziemienia z ziemią. Czyli musimy, trzeci robimy z rzędu, robi się uziemienie i tu znowuż robicie live. Czyli żywy. Żywy ten kopiący z prądem. Tak. I teraz jedna z dobrych rzeczy, jak się ma takie słupki, właśnie się kapnęliśmy, jest to, że one są wspaniałym uziemieniem, bo przecież są wbite w ziemię. O to i chodzi. Głęboko. Widzicie, więc zaraz ten metal. Musimy tutaj ten naszą linkę gdzieś umocować tak, żeby ona miała styczność z tym metalem, gdziekolwiek by to nie było. Przeprowadzimy ją tutaj do góry i tu puszczamy dookoła i wszędzie. I to również będzie uziemienie. Czyli damy jakoś tak, tutaj, co nie? I cofniemy. Bo wszystko musi być uziemione. I później tu mamy drut, do którego... kopytkową śrubą, kopytkowe śrubę, czy aha, to są nakrętki, pamiętam. Podłączymy znowuż tą linkę, która już będzie żywa, co nie? Bo to jest żywe, to widzicie, tu idzie tak. bokiem. No i w ten sposób, i tym razem próbujemy na czterech linkach to wszystko utrzymać. Na razie ryzykujemy, bo jedna taka sprężynka to jest około 25 zł, więc my na razie próbujemy na trzech, jak będzie za mało, to damy również czwartą sprężynę. Nie jest to wielki problem. Ale wydaje mi się, że będzie trzeba dać czwartą, bo tutaj jest coś za nisko, mi się tak wizualnie, wiesz? No wiesz, masz, tutaj masz live i tutaj jest dopiero trzecia, więc tu jest o tyle niżej. Wiesz, możemy, bo ja mam je, ja je mam pokupowane, tylko później na tamte pola będzie nam brakowało, ale to nie no ma dobra, problemu. No zobaczymy. Gdzie ty to dajesz? O, tu widzisz? W ten sposób? Wiesz co, poczekaj, przejdę z drugiej strony, dobra. Bo tutaj słońce mi pada. I tak słabo widać. Widzicie, zaplotę to jeszcze raz, bo czemu nie? Mam to ciąć, to i tak będę ciął. I teraz to ścisnę i już mam uziemienie. Jakiś ty mądry. No i wiecie, i to już jest podłączone. A nam chodzi o uziemienie. Trawa nie ma znaczenia, trawa też uziemia, więc super. I to już jest, jak widzicie, linka. Tak, ale nie. Oczywiście to nie jest zwykła linka, to jest normalnie też i taka... I to jest dobrej jakości, bo pamiętajcie też, to chyba mówiliśmy kiedyś, że można kupić, są tańsze linki, droższe linki, są druty i tak dalej. Czym coś jest grubsze, albo czym jest z nierdzewki, albo ma więcej drutów w środku, tym oporność spada. Oporność jest po to potrzebna, to jest akurat za dobre na uziemienie, umówmy się, ale już tak mamy. Ja bym akurat tutaj, to powinniśmy tańsze linki użyć, ale czym mniejsza oporność, tym więcej prądu idzie i tym bardziej nieposłuszne zwierzę dostaje po pysku. Czyli koza. Czyli koza. Tak, owca to raczej, a owce też potrafiły nawiać. Ale wiesz co, owieczki dołem się, jakby coś, to dołem się przekopują. Owieczki nie skaczą tak. Tak. No dobra, lecimy mała. Dobra. Co my tu zrobili? Widzicie ten słupek główny i po tamtej stronie słupek główny od bramy. To wszystko ma tą samą, czyli ten trójkąt jest równoboczny, prawie tamta strona nie jest równoboczna, ale blisko. Podzieliliśmy odległość jego na pół, czyli 3,40 i 3,40 jest tą stronę. Dlaczego? Główna linka będzie szła z tamtego narożnika dotąd,
a tu będziemy mieli bramkę taką przenośną, czyli dalej to będzie zwyczajny płot czterożyłkowy, ale my go sobie tutaj wbijemy, przestawimy, taka zwrotnica, więc owcokozy pójdą na lewo albo owcokozy pójdą na prawo. Chodzi o to nam, że to jest za duże pole, żeby nawet jak będzie więcej zwierząt, po prostu będą na nim krócej. Rozumiecie? Ale nie dajemy wszystkiego, bo one tylko wyjadają to, co najlepsze. Tak. Wredne małpy po prostu. A jedna ostatnio się na mnie patrzyła i normalnie to... Dobra. Tak mam. To czekaj. Czekaj, teraz będzie chyba problem. Czekaj. A potrzebujesz jakąś deseczkę? Nie, deseczki nie potrzebuję. Problem jest taki, że... Tylko proszę się, nie w rękę. Powiem ci, że bardzo mi się to nie podoba. Mi się też to ja nie podoba. Ale już idzie. Ja nie mam wysokości, wiesz? Wiem. Dobra, puść. Dobrze. O, widzisz. No, już zaczyna tańczyć, co? No weź jeszcze walnij. Dobra. No, gimba się tak samo. No tak, bo to są, no, beznadziejne są te słupki. No tak, dlatego właśnie jak widzicie daliśmy już te, drewniane. Co mają trzymać coś. Dokładnie. Czyli narożne i no, te bramowe daliśmy z drewna na tych, bo po prostu to troszeczkę nie za bardzo. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie o te słupki, widzicie, to tak nie da rady, że wkręcić. Trzeba niestety nawiercić. Mam, o, i właśnie chciałem wam to urządzenie pokazać. Na razie nie będę montował, tu już te cztery sobie jak nawiercone, ale widzicie, wkładacie ten izolator do niego tu, ale jak fajnie to trzyma poza tym, no i po prostu go wkręcacie i no i tyle prościej. Także myślę, że to był dobry zakup, no zaoszczędzi mi tam w jakiejś dłuższej mierze roboty. Widzicie, już kawałek tej bramki jest, nie wiem czy to widać linki, bo słońce ostro daje. No i to będzie przenośne, od lewej do prawej strony. Zaraz Klaudia to zamocuje i zobaczymy, jak to się sprawdzi. I wtedy od tego słupa, co nie, wyjdziemy na zewnątrz, aż w tamtą stronę, tam do słupa na rogu. Nie, my nie wiemy, bo tu jest za duże słońce, czy widać linki, ale to, co Klaudia teraz przenosi, jest połączone linkami z tym słupkiem. Na trzech rzędach, tak żeby owce w teorii nie miały. Widzicie, o co chodzi? I mamy bramę przenośną. Ale teraz pytanie, no i jest stosunkowo to ładnie naprężone, generalnie jest fajne, tylko zastanawiam się, czy nie jest za rzadko. Czy nie ma co dramatyzować. Wiesz co, myślę, bo to jest tylko wewnętrzny płotek. To jest wewnętrzny płotek, jak one się przyzwyczają generalnie do linek, to nie i do szybkich zmian pól, co nie? Jak jest żarcie, to one nie będą szukać nowego. Tak, więc nie powinny chyba nam tutaj bruździć. To jest przejściówka, żeby nie było styku, powiedzmy, z mokrym słupkiem, tylko tu będzie linka, mostek zrobiony, to już jest napięcie do płotu, który będzie szedł w tamtą stronę, a tu będzie po prostu taka linka przesyłająca sam prąd. I tak się właśnie bawimy. I wyobraźcie teraz sobie, że trzeba zrobić całe pole tak samo, tylko że tu będzie jeszcze drewniany płot, czyli dużo, dużo więcej pracy. Ale będzie przede wszystkim ślicznie, a nam też na tym zależy, żeby to było i funkcjonalne, przede wszystkim funkcjonalne, ale śliczne też. Lubimy ładne rzeczy. Lepiej się pracuje w ładnym otoczeniu. Poważnie lepiej się pracuje w ładnym otoczeniu. I no i całe tamte pole. Mamy już koncepcję, to jest najważniejsze. Teraz jest kwestia tylko no, kupowania materiałów, tony materiałów i po prostu tego wszystkiego wykonania. Marcin akurat idzie do narożnika właśnie, żeby nam linię prostą wytyczyć od razu linką i później będziemy stawiać słupki plastikowe. To jedno pole tutaj po lewej stronie będzie no troszeczkę mniejsze, więc tutaj owce będą krócej z kozami na tym polu. No to jest po prawej, no widać, że jest ewidentnie większe, ale no nie mamy jak tego inaczej podzielić. Uwaga, uwaga, wielka akcja. Idą w nowe miejsce. Chodźcie. Ach, ja to w ogóle nie potrzebny. Zaganiaj, chodźcie.
Ale wy mądre jesteście. Nie wierzę, kurwa. Dobre, co? No. Miam, miam, miam. Nie. Teraz trawę proszę jeść. Tylko nie wskakuj na mnie. Patrz na owieczki, zobacz. Ale me... O, jak... Ale pełnym pyskiem. No dobra, trawa. Kurde, ziarno mam chyba w bucie. Urośnie ci tam, rzodkiewka. Tak, poczekaj. Teraz koza ci pomoże. O, wiesz? Słoma z butów? Nie, u mnie to jest ziarno z butów. Popa, nawet na ziarno mają wywalone właściwie. No tak, wiesz, no nie, tam Bella zasuwa z ziarnem trochę. Aha, bo tam ziarno jest. No, kuleczka, czy zawsze? Czy ty zawsze musisz, dziecko? Nie skaczcie po mamie, co? Markuś. Jemy. Do jutra to ma być wysprzątane. Tam potrzebujemy na tą godzinę. Kurczę, dziewczyny. To nie jest sprint, to maraton. Ale fajnie, powiem ci, że jestem tak zadowolona z tego, co zrobiliśmy. No wreszcie mamy porządne pastwiska dwa. Tak, to już jest takie kolejne z pastwisk, takie typowo właśnie rotacyjne, że będą tutaj dziewczyny z tydzień, dwa, później nie, przyjdą. Nie, gdzie z tydzień? Aha, bo myślę, że dwie te... To jest większe. O ja tu, Hani, myślę, że... Znaczy wiesz, ono nie jest jeszcze takie ono, dojrzałe, wiadomo, co słuchajcie, nie? Tutaj może trawa tyś... jeszcze... To jest dziwne, bo my sialiśmy trawę dwa lata temu. Widocznie tak... za rzadko. No jakoś tak za rzadko chyba posialiśmy. Albo więcej powinna być koszone. Było całe zorane, bo my tutaj i kable, i wodę, wszystko przeprowadzamy. Nie, wodę nie. I kable. Brojlery tu były. I no to jak brojlery były, to powinny nawozić. Tak, ale zżarły całą trawę do zera. No nie, to i było później, w zeszłym roku. I pamiętaj, że one robią kupę tą taką ostrą, tak, co nie? Tak, tak. Wiecie, te pastwiska będą coraz lepsze i będą coraz szybciej materię przerabiać, tą taką kupę znaczy się. Ale one na razie są słabiutkie, więc patrz, trzeba... kuleczka czas, już kombinuje. Ja myślę, że trzeba prąd po. Zaraz tak zrobimy to. Żeby, wiesz co, przynajmniej miały jedną lekcję. Tak, to prawda. Kozy, bo owieczki nie podejdą. W ogóle jeszcze jakieś kije. Dobra, idziemy podpinać prąd, póki jeszcze nie są takie sprytne i nie chcą eksplorować dalej.